Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się w magicznym miejscu Hotel Bania w Białce Tatrzańskiej. Dzisiaj spotykam się z wybitnym człowiekiem, panem Januszem Leonem Wiśniewskim, autorem, pisarzem wielu bestsellerów, m.in. Samotność w sieci, a także informatykiem i naukowcem. Dziękuję, że udało się nam spotkać. Jestem strasznie miło, że akurat w takim ambiente też się spotykamy i bardzo się cieszę, że pan mnie do tej rozmowy namówił. Ja Dlatego bardzo. Wiem, że te rozmowy są interesujące ze względu na profil pewien człowieka, którego się namawia i że pan mnie wybrał, to jest pewnym wyróżnieniem. Cieszę się, dla mnie jest pan naprawdę inspirującym człowiekiem. Przejdźmy do pytań. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało pana od rówieśników? Tak, przez długi czas odróżniałem się od rówieśników wzrostem. Byłem jednym z najmniejszych na podwórku, co sprawiało dużo różnych trudności, szczególnie przy bójkach z kolegami, które miałem. Dlatego, że ja strasznie długo dojrzewałem, bardzo wyrosłem, ale dopiero w wieku 16 lat. Poza tym, w odróżnieniu od moich kolegów, bardzo często na tym podwórku nie byłem, bo lubiłem czytać książki. To było w ogóle egzotyczne, niesamowite, niewiarygodne dla wielu. Jak można nie grać w piłkę nożną, czy nie grać w hokeja, no nie na lodzie, tylko, że tak powiem, na podwórku, a czytać książki takie jak na przykład Dzieci z Bullerbyn, takie babskie książki, czy później moją ulubioną książkę chłopięcą, mianowicie Chłopcy z Placu Broni, gdzie się wzruszałem losem Nemeczka. Nieprawdopodobnie, chciałem być tak odważny jak on. W tym sensie się trochę różniłem. Od chyba piątej klasy różniłem się tym, że bardzo chciałem wszystko wiedzieć i się uczyłem bardzo dobrze. Dlatego, że w czwartej klasie pozazdrościłem koledze, że dostał przy rozdaniu świadectw nagrodę w postaci książki, a ja nie dostałem. Powiedziałem, że na drugi rok muszę koniecznie też dostać książki. Zacząłem się od piątej klasy uczyć. Przeważnie wszyscy do czwartej dobrze uczyli, a od piątej szło gorzej, a ja odwrotnie. Do czwartej i udało byłem się roczny. Dostać książkę? Tak, w piątej, w szóstej, w siódmej i w ósmej. I tak zostało mi już chyba do studiów. Tak, udało mi się. Skąd pomysł na to, co pan robi, czyli napisanie książek? Tak naprawdę to ja wcale nie piszę książek, ja odwrotnie, to ja się głównie zajmuję nauką, projektuję i piszę programy komputerowe dla chemii. I ten dział teraz się nazywa chemioinformatyką, chemioinformatics, to znaczy stosuję metody informatyczne przy pisaniu programów dla zastosowań w chemii ogólnie. Instytut, w którym ja pracuję we Frankfurcie nad Menem, ma największą bazę danych związków chemicznych. Bez nas nie byłoby i wiagry dla panów, i kremów dla pań, i nie byłoby Prozaku, i nie byłoby wszystkich tych kultowych leków, nie mówiąc o tych mniej kultowych. Po prostu u nas w naszej bazie danych jest największa baza danych związków i reakcji chemicznych. Żeby coś nowego syntetyzować, trzeba mieć tę informację. A żeby mieć tę informację, trzeba ją od nas kupić. I dlatego my zbieramy te dane, udostępniamy ją poprzez internet, ale nie za darmo, w postaci dostępu do naszej bazy związków chemicznych. I ja piszę najróżniejsze programy, które obsługują tą ogromną bazę danych. 84 miliony reakcji, 32 miliony związków chemicznych. Jest nad czym pracować i to jest moje główne zadanie. Książki piszę po godzinach tak naprawdę. I gdyby pan mnie zapytał albo postawił pod murem, miał tylko wybór, czy chcę pisać książki, czy być naukowcem, to na pewno powiedział, że chcę być naukowcem, gdybym nie miał wyboru. Ale na szczęście mam wybór. To znaczy, że mogę pisać te książki po godzinach. Oczywiście w Polsce jestem bardziej znany jako autor książek niż jako naukowiec. Natomiast w Niemczech mało kto mnie zna jako autora książek. Zrobiłem praktycznie wszystko, żeby nikt o tym nie wiedział. Moje książki są wydane w 11 językach, natomiast w 19 językach. Natomiast nie są wydane w kraju, w którym mieszkam, to znaczy w Niemczech, nie są wydane po niemiecku. Ja chcę mieć swój spokój, chciałem, żeby po przebyciu Odry, po przeleceniu Odry był postrzegany tak jak wszyscy w moim instytucie, jako kolega z pracy, który pisze programy komputerowe, nie jako autor książek, a nie daj Boże autor bestsellerów. Także no, ubolewałem na tym trochę moje córki, bo one chciałyby przyprowadzić koleżanki do księgarni, pokazać, słuchajcie, tu stoi książka mojego ojca. Ale to nie jest aż tak bolesne, żebym zmienił zdanie. 8 lat w moim instytucie nikt nie wiedział, że piszę w ogóle książki. No teraz w świecie internetu jest trudno to ukryć. Poza tym ci moi koledzy wędrują i bywają w Rosji, bo mamy tam projekty. Bywają w Polsce, no i widzą albo w telewizji mnie, albo na plakatach, tak jak to było w Petersburgu i dopytują się. Teraz już wiedzą, natomiast ponieważ książek nie ma, nie wzbudza to większej sensacji. Skąd czerpie pan inspirację na powieści?
Wie pan co, a jest strasznie zależne od książki, o którą pan pyta. Ostatnio w ostatnim roku, 2014, wyszły moje dwie książki. To są dwie zupełnie różne książki. I nie można mówić, że była jedna inspiracja dotycząca tej powieści Grant, którą bardzo lubię, i tej książki, która jest zupełnie innego żanru, z innej półki, z innej, powiedziałbym, biblioteki, czy z innej epoki, zupełnie dwie różne książki. To jest powieść, zupełnie normalna powieść, historia ludzi, którzy przyjeżdżają na weekend do hotelu Grand w Sopocie. Jesteśmy notabene w pięknym hotelu, tamten, w którym to się odbywa, też jest piękne. I ja obserwuję, co się w ich pokojach dzieje, w ich łóżkach, w ciągu jednego weekendu w tym hotelu Grand. Wchodzę w ich biografię, wchodzę, jak mówiłem, do ich łóżek, konfrontuję je z pewnymi wydarzeniami, które dzieją się w tym hotelu, i przede wszystkim opisuję historię tego hotelu, niezwykłą. Przecież tam był Hitler, i Castro, i De Gaulle, i Nina Andrzej, i Cyrankiewicz, i Poświatowska, i no niesamowicie ilość historycznych osób. Łączę tą historię hotelu, dokonuję jej synergii z historią tych osób. Oni wyjeżdżają z tego hotelu zupełnie zmienieni. Jest to hotel przemienienia. Czyli normalna powieść. Wprawdzie dużo badań, dużo historycznych badań, żeby wiedzieć, co się działo w tym hotelu. A to jest to książka, powiedzmy, popularno-naukowa. Przyjaźnię się od wielu lat z niesamowicie piękną postacią, mianowicie profesorem Zbigniewem Izdebskim. On jest najlepszym polskim seksuologiem, za to będę jedynym profesorem zwyczajnym seksuologii w tym kraju. I my się przyjaźniemy. I on strasznie dużo wie o seksie i o zachowaniach seksualnych Polaków, dlatego że od 11 lat te zachowania seksualne Polaków bada. Wysyła swoich doktorantów, magistrantów, licencjatów, którzy chodzą z ankietami, przepytują tych ludzi i zna wszystkie aspekty życia seksualnego. Gdzie my to robimy, jak my to robimy, jak długo to robimy, z kim my to robimy, o czym fantazjujemy i tak, jak długo to trwa, czy mamy problemy z erekcją, czy nie mamy problemu, on wszystko to wie. Ja natomiast wiem z kolei, co się dzieje w mózgu człowieka, kiedy on czuje pożądanie lub jest, jak deklaruje, zakochany albo przestaje być zakochany. I wpadliśmy kiedyś na pomysł, że słuchaj, ja wiem, co się w mózgu dzieje, ja znam te wszystkie chemikalia, ci to wszystko narysuję, wiem, jak to się z naszymi emocjami łączy, a ty mi opowiesz, co ludzie z tymi emocjami robią w łóżku. I tak powstała książka Intymnie. Widzi pan, więc są dwie różne książki w tym samym roku wydane, a jednocześnie dwie różne inspiracje trafiające do... Nie powiem, że do różnych czytelników, ale trafiające w gusta różnych czytelników. Więc przy mnie trudno powiedzieć, skąd się to wzięło. Co innego było inspiracją tej słynnej Samotności w sieci, co innego było inspiracją powieści Bikini, którą strasznie lubię i w którą włożyłem 2 lata pracy, żeby ją badać. Co innego inspirowało mnie do napisania książki wspólnie z Rosjanką, Miłość oraz inne dysonanse. Tam była zupełnie inna inspiracja, więc... Trudno jest. Trudno jakieś taki regułę. Nie, to nie było tak, że nagle w nocy po przebudzeniu czy przy kieliszku wina powiedziałem, napiszę Los powtórzony, który tak pan bardzo lubi, bo wiem. Nie, to się zrodziło z pewnych spotkań, z pewnymi osobami, pewnych zasłyszanych historii, możliwości dotarcia do pewnych ludzi, do pewnych miejsc. Tak się to rodzi. Chciałem zapytać, czy wie pan, jakby miał poradzić widzom, gdzie mogą szukać sposobu na siebie, żeby odnaleźć pasję? Często dzisiaj ludzie robią nie to, co kochają, co lubią robić, tylko to, co muszą robić. Strasznie nieraz jest trudno, gdzie ją szukać. No, przede wszystkim w sobie. To znaczy, żeby znaleźć siłę w sobie, żeby przeciwko różnym przeszkodom tą pasję realizować, co teraz nie jest łatwe. Ja znam listonosza, który robi to z pasją. Można by powiedzieć, że nudna praca, codziennie w tym swoim rejonie roznosi te listy. A ja sam byłem listonoszem i mogę go zrozumieć, dlatego że jako student pracowałem jak listonosz. Wchodzi się do domów, wchodzi się w ludzkie życie, będąc listonoszem, teraz już mniej, ale kiedyś się naprawdę listonosz był takim gościem. Słucha się niezwykłych historii. Co innego słucha się, jak się przyniesie list od córki, która wyemigrowała do Anglii. A co teraz podejrzewam? A co innego, jak się przyniesie sądówkę od syna, który nie zapłacił za pobyt w izbie wytrzeźwień. Więc te historie się zbiera, się jak gdyby kolekcjonerem niezwykłych historii. Przede wszystkim trwać przy swojej pasji, jeśli to możliwe. Chociaż nieraz ta pasja nie zapewnia warunków materialnych realizacji tej pasji, no, które potrzebne są może nie mnie, nie może tej osobie z tej pasją, ale jej rodzinie, bo jak się jest samemu, to można o swojej
na swoje, że tak powiem, życie przy swojej pasji postawić na ostrzu noża. Natomiast jeśli jest się kobietą, która urodziła mi dzieci, to nie jest to takie proste, żeby przedłożyć swoją pasję nad to, co wymaga od nas życie. Przede wszystkim rozwijać się w tej pasji, nawet znaczy uczyć się jej, nie porzucać tej pasji. Ja miałem pasję, gdy byłem małym chłopcem, podróżowania. Co w tamtych czasach, w siermiężnych latach 60., to był późna, to już nie późny Gierek, to późny Gomułka, to było prawie niemożliwe. Paszporty były w szufladzie, ale na milicji, a nie w domu. Pieniędzy też nie było na te podróże, ale miałem pasję podróżowania. No i wpadłem na pomysł, żeby iść do szkoły morskiej. No to jest genialny pomysł, dlatego że tam w sposób naturalny się podróżuje. Nie dość, że nie musisz się starać o ten paszport, też ci go dadzą w postaci książeczki żeglarskiej, no bo przecież pływać i za granicą musisz bywać. I różnymi sposobami i fortelami starać się zbliżać do realizacji tej pasji. Życie bez pasji jest nieprawdopodobnie powtarzalne. Nieraz są osoby, które przebijają na tej poczcie te same pieczątki na tych samych listach, ale wieczorem po południu mają pasję spadochroniarstwa. I to ich spełnia. I to, że w ich życiu przed południem zmienia się tylko data na tej pieczątce, nie powoduje, że są zgorzkniali, czy są rozczarowani życiem. Ja miałem mnóstwo pasji i zawsze starałem się je realizować. To mówiąc o pasji, jaka jest Pana teraz aktualnie największa pasja? Wie pan co, teraz największą pasją moją jest zdobywanie czasu. Poszukiwanie wolnego czasu, dlatego że ostatnio żyję w nieprawdopodobnym tempie i moim największym marzeniem jest posiadanie wolnego czasu. I staram się tak, ponieważ ja robię projekty, dużo podróżuję z powodu tych projektów naukowych. Później piszę te książki. Na początku była ta jedna samotność w sieci, teraz jest ich 19. W 19 językach. W ciągu dwóch ostatnich miesięcy byłem w Rosji, byłem w Armenii, byłem w Kazachstanie, gdzie wychodzą te książki moje. Bo wszędzie, gdzie jest rosyjski język, są czytane. Nie liczę podróży do Polski, które są związane i z promocją tej książki, która była, i z innymi wydarzeniami. Czasami robię coś niezwykłego, coś, co nie ma nic wspólnego z żadną komercją, z żadnym promowaniem. Wczoraj pojechałem do Deszczna, to jest malutka miejscowość, niedaleko Gorzowa Wielopolskiego, gdzie zaprosiły mnie dzieci, które przeczytały moją bajkę Marcelinkę w poszukiwaniu najważniejszego, bajka trochę naukowa, i chciały się spotkać z autorem i zadać mu pytania. I pani nauczycielka, rodzic, jeden z rodziców, zapytał mnie, czy ja przyjadę do Deszczna. I wie pan co, wsiadłem w ten samochód i pojechałem do tej szkoły zbiorczej w małej gminnej szkole, nie małej, no dużej, ale w Desznie pod Gorzowem Wielkopolskim, i dzisiaj na moim Facebooku wieczorem wystawię zdjęcia z tymi maluszkami, jak siedzę z nimi na ławce i rozmawiałem z nimi o Marcelince i tłumaczyłem im, bo były i takie pytania, ile paliwa musiała mieć rakieta, żeby dotrzeć na tą kometę, na której teraz wylądowała, albo co to jest, bo czytały o roku świetlnym, co to jest rok samochodowy na przykład. Ile to jest kilometrów rok samochodowy. No więc robię również i takie rzeczy. I na to potrzebuję czasu. I dlatego moją pasją jest zdobywanie tego czasu. Poza tym moją pasją jest czytanie też. Ja regularnie czytam książki w czterech językach równolegle. Jeśli czytam książki, ale nie tą samą w czterech językach, tylko różne, jedną po niemiecku, jedną po angielsku, jedną po rosyjsku, jedną po polsku. Języki obce też są moją pasją. Ja jestem zanurzony w wielu językach obcych. Każdego dnia mówię w trzech językach minimum. W pracy mówię po angielsku, na ulicy mówię po niemiecku, a w domu, jeśli ktokolwiek w domu jest, to mówię po polsku. Więc, a czytam jeszcze dodatkowo po rosyjsku ze względu na moją obecność w Rosji, popularność moją w Rosji. Zrobiłem wszystko, co też było rodzajem pasji, żeby spotkania z moimi czytelnikami w Rosji odbywały się bez tłumaczy. Więc rosyjski stał się taką moją wielką pasją. Przypomnienie sobie tego rosyjskiego, chociaż jestem z tego pokolenia, którego pan na pewno nie pamięta, ale myśmy się musieli uczyć tego rosyjskiego i chwała Bogu. A robiąc tyle rzeczy, jak można znaleźć długotrwałą motywację w dążeniu do celu? Wiele osób zaczyna coś i odkłada na bok. Czy ma pan na to receptę?
Była co? Przede wszystkim ja lubię strasznie projekty, w których widać jakieś wyniki, ale to nie zawsze się udaje. Dlatego, że też pisałem pewien projekt, napisałem program, który tłumaczy struktury chemiczne, w nomenklaturę chemiczną. Ma pan strukturę chemiczną, pamięta pan benzen, te wszystkie Tak, inne tak, tak. rzeczy. Chodziło o napisanie programu, który będzie tłumaczył strukturę w nazwę. A nazwa, bo nazwy są potrzebne, żeby zarejestrować nowy lek, trzeba mieć jego chemiczną nazwę, nie taką jak Viagra, bo to nie jest oficjalna nazwa, tylko jakiś dwumetyloatylo, coś tam. No i chodziło o to, że trzeba było przetłumaczyć te struktury chemiczne w nazwę. Na początku ten projekt był okropnie demotywujący, dlatego żeby dojść do pierwszych wyników, pierwszego przetłumaczenia, strasznie dużo kodu trzeba było napisać, strasznie się dużo trzeba było naprogramować. Ale od momentu, kiedy widziałem, że dzisiaj następna grupa, następna ilość procent struktur jestem w stanie nazwać, znaczy mój program, który napisałem, to było strasznie demotywujące. Więc znaleźć sobie jakieś takie małe sukcesy, znaleźć sobie motywację, znaleźć też osobę, która z tą naszą pasję zrozumie i będzie nas chwytała, gdy będziemy spadali w tym swoim, na ręce, gdy będziemy spadali w tym swoim zwątpieniu, bo nieraz się takie zwątpienie pojawia. Znaleźć osobę, która też ma pasję i rozumie, co to jest ją hodować. A innych recept nie ma. No po prostu trzeba iść w tym kierunku i wierzyć, że jeśli to mi... I odnajdywać w tym dużo radości, szczęścia. Nie zapominać, że to jest porzucić tą pasję na jakiś czas i zauważyć, że się za nią tęskni. To jest dobre w każdej relacji, również z kobietami. Chociaż dla niektórych mężczyzn kobiety ich są pasją, czego zazdroszczę i kobietom, i mężczyznom. Chciałem zapytać, czy ma pan jakąś receptę, albo co by polecił pan młodym pisarzom, którzy chcieliby zacząć przygodę, albo zaczynają, jak mogą zostać zauważonym, albo żeby gdzieś wydać przynajmniej książkę? Ja mam takie przekonanie, ja często w różnych rozmowach to przekonanie wyrażałem, że my nosimy, każdy z nas nosi jakąś książkę. I ona tam z nami chodzi i w pewnym momencie niektórzy ją wypuszczają, a niektórzy jej nie wypuszczają. Wielu jej nie wypuszcza z różnych idiotycznych powodów. Mianowicie tak. Po pierwsze, a co ludzie powiedzą? Po drugie, ja mam coś interesującego do powiedzenia, pan chyba żartuje. Na tej zasadzie. Po trzecie, a bo to będzie taki ekshibicjonizm. Ja nie mam... To odkryje moją, ludzie, co sobie o mnie pomyślą, bo przeważnie w książkach jest spory ekshibicjonizmu, to się zgadza. Tam są nasze przeżycia, nasze emocje. Nawet jeśli je włożymy w wątki innych bohaterów, ludzie, którzy nas znają, skojarzą pewne rzeczy. I to wielu ludzi powstrzymuje przed tym, żeby to, co mają w głowie i tą książkę, którą mają w duszy i którą noszą z sobą, spisać, czy zacząć ją pisać. Więc radzę, żeby z takimi bzdurami skończyć. Co mam do powiedzenia, a co inni pomyślą, a niech sobie pomyślą. A jeśli ktoś się bardzo boi, to wyda się pod pseudonimem. Na przykład. Ja się z tym nie zgadzam, bo dlaczego? Zawsze można fikcję, to jest fikcja literacka i można tak to skonstatować. Poza tym, wie pan, teraz jest coraz ciężej tym pisarzom. Dlatego, że ja nie wiem, czy jakie ma pan, pan ma wrażenie, ale ja mam takie uczucie nieraz, że jest więcej ludzi, którzy piszą w Polsce książki niż czytają. Teraz raz kogoś pokazali w telewizji na dożynkach i on się czuje tak wyróżniony, że chce o tym książkę napisać. Każda pani, która ma twardy brzuch z powodu ćwiczeń, też chce o tym książkę napisać. Aktorzy o tym, piłkarze piszą książki, piosenkarze piszą bajki dla dzieci albo za nich się pisze. Teraz strasznie dużo ludzi... Strasznie dużo ludzi pisze te książki, więc przede wszystkim wytrwałości wiary i nie koniunkturalizmu. Uciekanie od koniunkturalizmu, od kompromisu. Będę tak pisał, bo to teraz jest rynkowe, wie pan. Chciałem zapytać w takim razie o pana ulubioną książkę aktualnie. Czy ma pan taką swoją? Oczywiście wiem, że pana na pewno, ale jakiś takiego innego pisarza, który mógłby pan polecić widzom? Ja strasznie mam dużo różnych ulubionych książek. Nie ma roku, w którym bym nie przeczytał cokolwiek Remarka, co jest logicznym błędem, ze względu na to, że ja mam strasznie mało czasu i mimo to czytam 20 raz Łuk triumfalny Remarka. Ale on jest mi potrzebny, raz w roku przeczytać Remarka.
To jest strata czasu. Powinienem w tym czasie przeczytać inną książkę, a nie. No dobra, zmieniam języki. Ja już czytałem to we wszystkich możliwych językach, teraz czytam po niemiecku. W związku z tym, no coś tam się zmienia w tym remarku. A później czytam w Lizbonie, na Zachodzie bez zmian. Lubię po prostu tego autora i potrzebny mi jest raz w roku przeczytać coś remarka, żeby się dobrze poczuć. Natomiast ostatnio, ja tę książkę już wymieniałem wielokrotnie, ona nie jest taka nowa, ale jeszcze ciągle mało popularna moim zdaniem jest w Polsce. Autor się nazywa Bill Bryson. On jest Anglikiem, on jest Amerykaninem, ale który mieszka w Anglii teraz. Bill Bryson napisał książkę Krótka historia prawie wszystkiego. Jest to książka, powiedziałbym, popularno-naukowa. Jest to spojrzenie na naukę i naukowców z ogromnym przymrużeniem oka, nawet z pewnym z taką ironią i z taką szyderstwem. Pokazanie, że naukowcy nie różnią się prawie niczym od innych ludzi. Poza tym, wie pan co, jak pan kończy czytać tę książkę, to ma pan uczucie, że jest pan bardziej inteligentny niż się przed tym, zanim pan ją zaczął czytać. I to jest fajne uczucie. I to polecam. A pana największy sukces? Największy sukces to są chyba dwie moje córy. Jedna ma na imię Adriana, jest młodsza i skończyła bardzo dobrą szkołę. Jest specjalistką marketingu. Skończyła najlepszą szkołę wyższą w tej dziedzinie w Niemczech. Niestety też najdroższą i wiem, o czym mówię, bo płaciłem za to. Natomiast druga moja córka, Joanna, jest... To nieprawda, że ja ją do tego namówiłem, od razu ostrzegam, ale jest doktorem bioinformatyki i umie programować i zna się na genetyce. Czy jest coś, co chciałbym przekazać widzom? Że warto wrócić do tego, pan w ogóle dzisiaj użył tego słowa pasja, o którym ja już bardzo dawno zapomniałem. Ja nie wiedziałem, że ja jakąś pasję realizuję. Dzisiaj pan mi przypomniał, że ja realizuję pasję i to jest fajne, no, żeby te pasje pielęgnowali i nie mówili o nich od święta, tylko żeby trwali w przekonaniu, nie dali się przez nikogo odwodzić pytaniami, a to jest niemożliwe, a to jest trudne, a co inni powiedzą, a to co inni powiedzą doprowadza mnie do gorączki. Nie inni mają decydować o naszym losie. Ja nie pamiętam, kto to powiedział. Na początku będą robić oczy, potem się dziwić, potem cię ignorować, potem protestować, a na końcu podziwiać. I taka jest kolejność tego. Jeśli człowiek wierzy w to, co dla którego warto wstawać z łóżka. I to jest w ogóle fajna rzecz. Budzić się i wiedzieć, że dzisiaj będę znowu robił coś fajnego, co jest moją pasją. Dziękuję, bardzo miło było się spotkać.